No dobrze. Aż się do karczmy pcha między ludzi. Zostaw. Nie jesteś na służbie. Kolejny przybłęda z Temerii. Kuku, widzisz mnie? Nie, kurwa, sam nie. Nie kręcić się tu. Ach, wkurzony chodzę od rana. Co nam przyniesie jutro? Wygręgolada, upadek obyczajów, zgnilizna moralności. Balwierza szukacie? No, toście dobrze trafili, zapraszam. Opierdolę wasz mój za pół ceny. Ostrzegłbyś mnie? To jest, jeśli ręce ci się nie trzęsą. Bywaj. Bo w kopalni jak na wojnie. Tu coś jebnie, tam pierdolnie. Straż przy domu Tris. Niedobrze. Może kłamał. Kłamał, kiedy obciąłem mu pierwszy palec. Ale przy drugim każdy robi się zaczepie. Zapłaciłam za cały miesiąc z góry. Tak, ale po starych stawkach. Teraz ryzyko większe, to i więcej się należy. Nie mam już pieniędzy. Ale macie co innego, panienko. Dawaj naszyjnik i wynoś się stąd. Spokojnie. Sama go zdejmę. Idźcie stąd, ale już! Przepraszam, ale nie wiedziałem, czy chcesz, żebym się mieszał. Nie chciałam. Zachowali się podle, to prawda. Ale należał im się ten naszyjnik. Oni naprawdę ryzykowali, dając mi schronienie. Ryzykowali, to fakt, ale za sowitą opłatą. Tak, ale mogli wziąć pieniądze i sprzedać mnie łowcom, a tego nie zrobili. Czyli jak na nowigradzkie standardy, i tak są nadzwyczaj przyzwoici. Błagam cię, przynajmniej ich nie tłumacz. To mógłby być początek ciekawej dyskusji o moralności, ale nie mam na nią teraz czasu. Widzisz, co się dzieje w mieście. Wydaje mi się, że to właśnie idealny moment na dyskusję o moralności. Zacznijmy od wyznaczania granic altruizmu. Nadszedł moment, żebyś zapomniała o konfratrach. Ratuj siebie. A ty potrafiłbyś zostawić Wesemira, Eskela, Lamberta? Zrobiłbyś to, żeby ratować własną skórę? Rozumiem, że się o mnie martwisz, ale nie mogę ich tak po prostu zostawić. Ja wiem, co czeka ludzi, którzy wpadną w ręce łowców. Jak mogę ci pomóc? Wszystko się sama już nie wiem, co robić.
Powinnam jak najszybciej przeprowadzić czarodziejów do portu i załadować na statek. Ale Bertolt i Anis nie dotarli jeszcze do punktu zbiórki. Bertolt i Anis. Kto to? Młoda para. On jest alchemikiem, miał praktykę w Złotym Mieście. Ona studiowała na Aretuzie. Boję się, że ludzie, u których się ukrywali, donieśli straży. Widzisz? Moi gospodarze wcale nie byli tacy źli. Będą problemy z przejściem do portu. Straż wyszła na ulicę. Dlatego nie pójdziemy ulicami. W razie kłopotów mieliśmy się wszyscy spotkać w Zimorodku. Tam w piwnicy jest przejście do kanałów. Ponoć prowadzą do samej przystani. Znam nowigradzkie kanały. Na łowców tam nie wpadniecie, ale to nie znaczy, że będzie bezpiecznie. Dlatego zwracam się do ciebie. Chcę, żebyś znalazł przejście do doków, przetarł szlak dla reszty. I to szybko, bo łowcy lada chwila zwęszą nasz plan. Teraz już rozumiesz mój dylemat? Pomóc wpierw dwójce ludzi i ryzykować ewakuację reszty. Czy iść prosto do Zimorodka i porzucić ich na pewną śmierć? Co mam zrobić, Geralt? Powinniśmy pomóc Anis i Bertoldowi. Spisać ich tak po prostu na straty to okrucieństwo. Dobrze, ale musimy ruszać natychmiast. Czas ucieka. Prowadź. Gdzie jest ta kajutka? Niedaleko na okrawkach. Teraz cii, Geralt. Nie możemy zwracać na siebie uwagi. A to chyca. Szankry, to musisz chyba... Patrol. Nie mogą nas zauważyć. Toni, tak jak mówiłem. Chęt do żony czarodziej i jego dziecka. Słyszysz? Coś tam się dzieje. Się magią. Dobra robota. Zabrać ich. Nie! Błagam! My nic nie zrobiliśmy! Jasne. Każdy tak mówi. A... Merigo! Niech jedzie. Miały być dwa stosy, a będą cztery. W porządku? Możecie iść? Tak. Nigdzie się stąd nie ruszam. Nie jestem głupi. Bertolt. Widziałaś, co się dzieje na ulicach? Złapią nas, nim dojdziemy do portu. Złapią i zabiją. Nie mogę zagwarantować, że jeśli pójdziecie z nami, wszystko będzie dobrze. Ale jeśli tu zostaniecie, zginiecie na pewno. On ma rację. Nigdzie się stąd nie ruszam. Nie jestem głupi. Kochanie, błagam cię. Zamknij się! Mówiłem ci, że możemy stąd wyjechać, ale nie, nie pasowało ci. No to masz. Masz, co chciałaś. Idziemy. Teraz. Idziemy. Dziękuję. Musimy dołączyć do reszty. Jak najszybciej.
Ile wam za nich dali? Panie, litości! Ile dostaliście? Korzec ziarna? Beczkę śledzi? Poniechajcie! To ja go namówiłam, żeby na straż poszedł! W końcu i tak by ich znaleźli. Wtedy i nas by spalili. Nic was nie usprawiedliwia. Nie zabijajcie! Na takich jak ty żal mi miecza. Harber! Harber! Idziemy. Raz tak się najebałem, że zuszył mi krew. Stój! Słyszałeś? Tam jest jeszcze dwoje! Brać ich! Sprawdzałaś te kanały pod zimorodkiem? Nie. Nie sądziłam, że będziemy musieli korzystać z tego przejścia. Pomyśleć, że jeszcze rok temu strażnicy kłaniali się czarodziejom na ulicach. A teraz musimy stąd uciekać jak szczury. Ty mogłabyś zostać. Poradzisz sobie. Ale reszta beze mnie już nie. Ostatni raz moić włosy? Nie widać ani straży, ani łowców. Czyli wszystko w porządku. Albo się spóźniliśmy. Już tam są. Nigdy się nie nauczycie. Cholera, za długo zwlekaliśmy. Nie zwlekaliśmy. Poszliśmy ratować dwoje ludzi. Tak. Kosztem jego. Wiedział, na co się pisze. Marna pociecha. Ale nie czas na żałobę. Idź za mną. No? Tędy, Geralt. Triss, co się działo na górze? Wszystko w porządku? Nie, nic nie jest w porządku. Geralt, poczekaj chwilę. Muszę się zorientować, komu udało się dotrzeć. Po co te łzy? Niech szanowna pani się nie martwi. To piękności szkodzi. To ty się chyba musiałeś dużo martwić. Nie, ja się urodziłem brzydki. Też uciekasz do Kogiru? Nie, ale pomagam wyprawić tam resztę. Znasz mnie. Mam takie wrażliwe serce. A czemu twoje wrażliwe serce zabiło żywiej dopiero teraz? Czarodziejów palą tu od miesięcy. Ale dopiero od niedawna na taką skalę. Poza tym, dobrze jest mieć w Kowirze przyjaciół. Zwłaszcza na dworze króla Tancreda. Triss będzie wiedzieć. Pogadamy później. Długo czekaliśmy z ucieczką. Aż upewnimy się, że w Kowirze nas przyjmą. Aż zdobędziemy pieniądze na opłacenie statków. Aż znajdziemy kapitana, któremu będzie można zaufać. Czekaliśmy za długo. Już nie ma czasu na wahanie się. Jeszcze dziś musimy opuścić Nowigrad. To szaleństwo! Łowcy stoją na każdym rogu.
Więc pójdziemy do portu kanałami. Tylko najpierw Geralt wytyczy bezpieczną ścieżkę. I tak nas dorwą. Zobaczycie, dorwą i zabiją. Może. Wtedy przynajmniej zginiemy godnie, z bronią w ręku. A nie na stosie, błagając o litość. Jakby co, stanę w waszej obronie. Na moją pomoc też możecie liczyć. Tak, pomoc redańskiego szpiega, załóżnika Radowida. To było dawno temu. Ty wychowałeś tego szaleńca. Ty go nauczyłeś mordować, ty... To nie czas na rozliczanie przeszłości. Koniec dyskusji. Wchodzę do kanałów. Dostaniecie sygnał, że trasa jest bezpieczna, idźcie po moich śladach i pod żadnym pozorem nie zbaczajcie. Ja pójdę z Geraltem. A ty, Dijkstra, zajdź do portu i sprawdź, czy wszystko w porządku ze statkiem. Już ja o to zadbam. Spotkamy się na miejscu. Mam nadzieję. Triss, na pewno chcesz iść ze mną? Nie obraź się, ale... Obrażę się, więc nic już nie mów i prowadź. Słowo daję, jeśli wyjdę z tego cało, rzucam czary w cholerę. Nie możesz. Tego właśnie chce Kościół i Radowicz. Powodzenia. Magia zniknęła, my razem z nią. No? Dziękuję, że nam pomagasz. Nie ma o czym mówić, naprawdę. Jest. Nawet nie wiesz, jakie to ważne. Mieć w tym pieprzonym mieście kogoś, na kim mogę polegać. Spokojnie, wkrótce będzie po wszystkim. Już wkrótce. Biblioteka? Triss, znalazłem wyjście. Patrz, wiersze Gonsala de Verseo. Kroniki Jakuba z Varazze? Niesamowite. Same białe kruki. Wrócimy po nie potem. Nie, nie wrócimy. Odpływam gdzieś z Nowigradu. Pamiętam. Pamiętam, ale ciężko mi to przyjąć. Chodź, musimy się śpieszyć. Thank you.
Zatrzymaj się. Słyszysz? Co to? Szczury. To moja specjalizacja, pamiętasz? Nie mamy się czego bać. Zależy, ile ich jest. Ciało blade i wyschnięte. Rany tylko w okolicach szyi i karku. Ślady po szponach, długich i ostrych. Latarnia wciąż się pali. Zginęli niedawno. Od ugryzień w szyję. To jakiś wampir mistrzy. Trzymaj się blisko mnie. To Kataka. Co? Wampir, uważaj na jad!
Całe szczęście. Szczęście? Dzięki temu mam stałe źródło utrzymania. No chodźmy. Się można plątać po kanałach. Miałeś czas się rozejrzeć, jak statek? A daj spokój. Podła krypa, drewno zbutwiałe, żagle drą się jak stare gacie. Do Kowiru dopłyniemy? O ile nie będzie stormów. To dam znać reszcie, żeby przyszli. Powiedz ci jakoś? Mogę zagrać na skrzypcach. Albo skoczyć po kwiaty i czekoladki. Nie mieszaj się w nie swoje sprawy. Przykro mi. Na tym polega mój zawód. To jak? Poprosisz ją, żeby została? Co ci to w ogóle obchodzi? Lubię romantyczne historie, zwłaszcza te ze szczęśliwym zakończeniem. Żyli długo i... Łowcy! Łowcy idą! Na statek! Żywcem ich! Wiem, jak ci... Nie ma czasu na grzeczności. Właśnie na statek. Jeszcze tylko jedno pożegnanie. Dziękuję. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś i co nas łączyło. Zostań ze mną. Geralt, nie wracajmy do tego, a już zwłaszcza nie tu i nie teraz. Pani Marigold, musimy odbijać! Proszę. Mieliśmy swoją szansę, ale jej nie wykorzystaliśmy. Spróbujmy jeszcze raz. Ja już nie mam siły na próbowanie. Gdybym była pewna, że nam się uda. Pani Marigold, luzujemy cumy!
No, brachu, przynajmniej spróbowałeś. Też kiedyś dostałem kosza od czarodziejki. Opowiedzieć ci? Opowiedz, co mi szkodzi. Jak wiesz, spaliłem kiedyś cholewki do Filipy Eilhart. Jak jeszcze oboje służyliśmy Redanii. Wyperfumowałem się jak kurwa na upał. Założyłem dublet w pionowe pasy, bo wiesz, wyszczoplają. No i mówię jej, Filipa, tyle nas łączy, te sprawy. I wiesz co ona na to? Że pionowe pasy jednak nie dość wyszczuplają? Nie, że woli kobiety. No więc narąbałem się jak świnia i poszedłem na dziwki. No i? Mam wyciągnąć z tego jakąś naukę? Nie, Geralt. Po prostu zrób to samo. Ale to później, jak już sobie pogadamy. Ach, Dijkstra, co ty znowu knujesz? Jak myślisz, ilu razem uratowaliśmy czarodziejów? Nie wiem, nie liczyłem. Może ze 30. A ilu ich zostało na całej północy? Ilu zostało alchemików, zielarzy, guślarzy? 2000? 3? A co? Robisz spis powszechny? Nie, martwię się. W Nowigradzie byliśmy my. Ale kto uratuje czarodziejów z Rinde? Banard, Artkarej, Ulety? Wiesz przecież, że Radowid nie spocznie, póki ich wszystkich nie pozabija. Wszystkich. Łącznie z Yennefer i Triss. Wzruszająca mowa. A teraz do rzeczy. Po co mi to opowiadasz? Bo chcę, żebyś mi pomógł zabić Radowida. Mam uwierzyć, że aż tak przejąłeś się losem czarodziejów? Przejąłem się. Ale nie dlatego, że mam wrażliwe serce. To prawda. Dla mnie te prześladowania to przede wszystkim symptom poważniejszego problemu. Redanią rządzi szaleniec. Służyłem ojcu Radowida, Wizimirowi, 20 lat z okładem. Razem zamieniliśmy Redanię w najpotężniejsze Królestwo Północy. A wiesz, co decydowało o jego sile? Wojsko, jak mniemam. No i właśnie głupio mniemasz. Zwołać pospolite ruszenie, podburzyć chłopów, by postawili swoje kosy na sztorc. Co to za sztuka? Ciężej zbudować silne państwo ze zdrową gospodarką, manufakturami, z potężnymi sojuszami, prężną nauką, z niezależnymi sądami wydającymi sprawiedliwe wyroki. Wizimirowi i mnie się to udało, po latach kurewsko ciężkiej pracy. Nie mam zamiaru patrzeć z założonymi rękoma, jak ten gnojek to zaprzepaszcza. Radowid srogi, bezmyślny raczej. Pomożesz mi, Geralt? Nie zabijam królów, wbrew temu, co głoszą plotki. Wiem. Proszę tylko o pomoc w zorganizowaniu zamachu. Cios zada kto inny. Dijkstra, nie wiem, może nikt ci jeszcze nie powiedział, ale Wiedźmini są neutralni, więc... Główna prawda. To wygodna wymówka, za którą się chowacie, kiedy robi się gorąco. A teraz zrobiło się bardzo, bardzo gorąco. Stosy płoną dosłownie w każdym mieście. Dla czarodziejów, w tym także dla twoich przyjaciółek. Dla wszystkich nieludzi. Pewnie wkrótce też dla Wiedźminów. Jesteś pewien, że chcesz takiej północy? Nic nie mówisz. Rozumiem. Zabić króla to w końcu nie kontrakt na Nekera. Przemyśl dobrze, co powiedziałem. A jeśli uznasz, że zamiast płynąć jak gówno z nurtem historii, jednak chcesz zmienić jej bieg, to przyjdź do Pasiflory na poddasze. Będę tam czekał razem z kompanią. Zastanowię się. Bywaj, Geralt.
pomysł. Kim ty kurwa jesteś? Rabat i krechę nie daje. Aaaa! Się mu podnieść! No tam zaraz umrze! Nie właśnie mu podnieść! Ten to taki piękniejszy, ma pewnie problem z samogwałtem. Po pierwsze, nie przegram z tobą, a po drugie, ja zawsze spłacam twoje długi.